Szczęść Boże, witajcie w niedzielę Gaudete, niedzielę radości. Dzisiaj będą księża chodzić na różowo po kościele, no bo dzisiaj radość z tego, że już Chrystus coraz bliżej, zawsze trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości, a o tej radości i takiej chyba jeszcze czasami nie do końca radości będzie dzisiejszy odcinek, więc zapraszam na kolejną, najlepszą cząstkę. Dlaczego nie do końca radości? No właśnie, przecież już niedługo Boże Narodzenie, niedługo będzie wolne, niedługo będziemy ubierać choinki, będziemy już, przecież chociaż już na świecie to już są pobierane choinki wszędzie, to tylko my katolicy jakoś tak czekamy na to Boże Narodzenie, mamy Adwent. No ale no właśnie, niedługo Boże Narodzenie, niedługo radość, niedługo przyjdzie Pan Jezus i nie tylko to będzie takie wspomnienie tego czasu, ale rzeczywiście, jeżeli przeżywaliśmy dobrze Adwent, jeżeli też duchowo, głęboko przeżyjemy Boże Narodzenie, to faktycznie, autentycznie doświadczymy narodzenia się na nowo Chrystusa w naszym życiu, więc powinniśmy się cieszyć. Powinniśmy już przecież się radować. Ale przecież są tacy z nas, podejrzewam, że całkiem sporo, którzy no właśnie, mają coś podobnego jak Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus przychodzi, Pan Jezus już działa znaki i cuda, Jan zostaje zamknięty w więzieniu i przeżywa pewien kryzys swojej wiary. Tak właśnie ten Jan Chrzciciel, największy narodzonych z niewiast, jak mówi o nim sam Pan Jezus, przeżywa pewien kryzys. Posyła swoich uczniów do Pana Jezusa, żeby zapytali, czy to jest On, czy to On naprawdę już przyszedł. Może być w naszym życiu taki moment, że nawet mimo naszej wielkiej wiary, mimo naszych wielkich starań adwentowych przygotowań, nie tylko, że nie jedliśmy cukierków, ale chodziliśmy na roraty, modliliśmy się w tym czasie więcej. Rzeczywiście rezygnowaliśmy z jakichś takich rzeczy tylko światowych. Może mniej było hałasu w naszym życiu, więcej ciszy, więcej adoracji na przykład. A jeszcze widzimy, że w ogóle ten Adwent jakby no coś za bardzo nie styka. Nie za bardzo nam chyba się coś udał, czy może Pan Bóg nie przyszedł, albo no nie wiem, chyba powinien trwać jeszcze z kilka miesięcy dłużej, żeby coś z niego było. Może być taki moment w Twoim życiu, że jesteś jak Jan Chrzciciel. I dlatego też ta niedziela Gaudete nie jest niedzielą wymuszonej radości. Jest czasami niedzielą, mimo tego, że mówimy o niej niedziela radości, to jest niedzielą czasami smutku, wątpliwości, takiego też zawahania, czy to rzeczywiście już to, czy rzeczywiście już jest ta radość, dlatego właśnie ona nie jest radością w pełni. Nie jest to jeszcze biały ornat, jest różowy, który jest takim przebiciem fioletu i bieli. I tak jak są w różnych kościołach różne odcienie tego różu, czasami takie nawet naprawdę bardzo takie, aż po oczach to tak bije ten róż. Czasami są bardzo delikatne te różowe, więc odcienie różu także są różne w naszym życiu. Może niektórzy będą przeżywać tę niedzielę, rzeczywiście zobaczą, już w moim życiu Pan Jezus tyle zmienił, warto było rzeczywiście podjąć moje postanowienia adwentowe, już widzę owoce, coraz bardziej się cieszę, jeszcze bardziej się nakręcam, tak jak w pierwszym czytaniu właśnie słyszeliśmy, nie? Że już niedługo przychodzi Pan Jezus, niedługo Boże Narodzenie, więc dopiero będzie radość, jeszcze będzie więcej. Może ktoś oglądał Wytęsknionych codziennie i już coraz bardziej ta tęsknota się w nim wzbudziła, już walczy z grzechami i czeka, co będzie w przyszłym tygodniu. Zobaczycie już jutro. A może ktoś właśnie jest taki jak Jan Chrzciciel i to też nie jest złe. Jeżeli masz taki moment kryzysu, nie katuj się o to też. Nie? To jest taki moment i Pan Jezus też do takich ludzi chce przychodzić. Ten, który jest największy narodzony z niewiast przed, ale zobaczcie, tam jest napisane na samym końcu tej Ewangelii. Pan Jezus mówi, że ten, który jest w Królestwie Bożym, jest większy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był jeszcze człowiekiem Starego Testamentu. Tam nie było jeszcze miejsca na sakramenty, na tą łaskę taką szczególną. Ten, który przyjmuje Chrystusa, potrafi zajść dużo, dużo dalej niż Jan Chrzciciel. Dlatego, no właśnie, otwórzmy się w tym czasie ostatnich dni Adwentu, ostatniego czasu tego już bezpośredniego przygotowania na łaskę, czyli na to, żeby Pan Jezus sam nas jeszcze zmieniał. Może mamy takie napięcie, czekaj w tym napięciu. Bóg na pewno przyjdzie, nie zawiedzie cię, bo przecież On, Jego obietnice są zawsze, zawsze pewne, zawsze je wypełnia.
Kochani, bardzo dziękuję Wam za ten dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj radośnie, ale pamiętajcie, że to nie ma być pusta radość, to nie ma być radość wymuszona, nie ma być wesołkowatość, ale czasami ta radość jest takim rodzeniem, rodzi się w bólach. Nawet dzisiaj może być taki moment smutku, może być moment oczekiwania, może być takie poczucie, no jeszcze Pana Jezusa nie ma w moim życiu, ale już niedługo przecież wierzymy, że będzie. Przecież zawsze zresztą też jest. Nawet w tych naszych ciemnych nocach adwentowych On też z nami jest. Chyba szczególnie wtedy najbardziej jest z nami. W którym miejscu jesteś? Przyjmij proszę Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa, ale jeszcze zapraszam jutro już wytęsknieni. Trzeci tydzień będzie zupełnie inaczej niż był do tej pory, więc aż strach się bać. Nie ma co się bać, będzie super. Z Bogiem i pa. Thank you.